Witam wszystkich. Mamy piątek, godzinę 20. I zapraszam na kolejną odsłonę programu Czy Polska jest jeszcze nasza? Zapraszam wszystkich do słuchania. Proszę. Dobry wieczór. Mam na początek do Państwa takie pytanie, zasadnicze zresztą. Co byście Państwo powiedzieli, gdyby ktoś z zardzewiałym nożem kroił dla Was, dla Państwa jeszcze cuchnący tort? Bo dlaczego to pytanie? Bo w tej chwili te poczynania tak zwanej władzy, no jak gdyby pokazują jednoznacznie, że jest taka sytuacja. Kroi się cuchnący tort z zardzewiałym nożem. I tak na początek dzisiaj, proszę Państwa, takim bardzo łakomym kąskiem z tego tortu, mimo że to jest, już powiedziałem, troszkę cuchnący ten tort, a dlaczego to powiemy sobie później. Więc proszę Państwa, takim tym łakomym kąskiem to się stało ostatnio, w ciągu ostatnich kilku dni, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych. Jest to bardzo ważna instytucja w strukturach państwa. No, nie można jej ważności przecenić, bo w tej właśnie Wytwórni Papierów Wartościowych, poza możliwością druku pieniędzy i różnego rodzaju, powiedzmy, dokumentów, powiedzmy, rządowych, czy nawet dokumentów do tajnych procedur, również, proszę Państwa, drukuje się w tej wytwórni dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne samochodów i wszelkiego innego rodzaju pojazdów, wszystkie dokumenty państwowe. I co się, proszę Państwa, w tej chwili dzieje? Za ubiegły rok Wytwórnia Papierów Wartościowych przyniosła państwu dochód w wysokości 500 milionów złotych, pół miliarda. Niebagatelne pieniądze, biorąc pod uwagę, że sama Wytwórnia Papierów nie zatrudnia zbyt licznej kadry. Jest to, powiedzmy, takie zatrudnienie na, może, poniżej średniego poziomu, ale jeżeli chodzi o zyski dla państwa, są ogromne. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, było takie zdarzenie, że był taki czas był, kiedy przechodziliśmy na nową walutę, na obecne złotówki. Zlecono druk tych pieniędzy naszych, narodowych, krajowych, polskich, do Wielkiej Brytanii. Gdzieś tam pod Londyniem jakaś niewielka firma rozpoczęła ten druk tych pieniędzy i ja przynajmniej pamiętam ten okres, gdzie bardzo duża panika powstała w związku z tym, że ustalone, powiedzmy, zabezpieczenia banknotów, oczywiście nie zostały one spełnione tak, jak należało, i ta waluta, te pieniądze były bardzo podatne na fałszerstwo. Zresztą w tym czasie była plaga fałszowania różnego rodzaju banknotów. Najczęstszą takim nominałem, który był fałszowany, to była 20-złotówka. Po pewnym czasie to skończyło się, po prostu zerwano, państwo zerwało umowę z tą firmą i dodruk tych banknotów już z nowymi zabezpieczeniami opracowanymi w kraju przejęła Wytwórnia Papierów Wartościowych. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych. W tym momencie możemy zauważyć właśnie po tym samym jednym zdarzeniu, o którym mówię, jaką ważną rolę spełnia właśnie ta wytwórnia. Dlatego ona nazwana została jako Państwowa Wytwórnia. I co się, proszę Państwa, w tej chwili dzieje? Otóż pod dywanem toczy się walka o przejęcie władzy nad tą instytucją. I proszę Państwa, to władzy bardzo przez ciekawych ludzi. Więc tak, z jednej strony stoi pan Cichocki z kancelarii premiera, z drugiej strony stoi pan Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych. I oczywiście między nimi Tusk. Proszę Państwa, przyjęcie przez służby specjalne Wytwórni Papierów Wartościowych mówi wszystko. Jest to jak gdyby ostatnia instytucja
którą w tej chwili mogą bez specjalnej walki wziąć i jej opanowanie przez służby specjalne może nam podpowiadać, że będzie to służyło do określonych celów niezgodnych z, że tak powiem, z racją stanu polskiego państwa. Cichocki, proszę Państwa, wiadomo kto to jest, człowiek, który obarczony jest również podejrzeniami o różnego rodzaju przekręty związane tam z kancelarią premiera, czy z wcześniej pełnionymi funkcjami przez niego. Na razie ta walka gdyby odbywa się pod dywanem, coraz większe armaty wyciąga Sienkiewicz, zresztą ma w tej chwili on jak gdyby największą moc w tej materii. Wprowadzenie nowych ludzi do wytwórni związanych czy to z Cichockim, czy Sienkiewiczem na pewno jest, znaczy postrzegane przez te dwie osoby jako ogromnie łakomy, znaczy ogromnie duży interes z wielkimi pieniędzmi. Jest tajemnicą zresztą, nigdzie to nie jest publikowane. Roczny przerób, tak zwany przerób wytwórni, to znaczy niezależni eksperci twierdzą, że jest to około 12 do 12 miliardów złotych. W sensie znaczy druku różnego rodzaju dokumentów. Wytwórnia papierów również drukuje też dla zagranicy, dla innych krajów, zresztą tutaj ościennych bardziej. Oczywiście nie dla żadnego z krajów tych dawnych zachodnich. Są to też również ogromne pieniądze i pewien wpływ jak gdyby polityczny na te kraje, bo wytwórnia papierów w związku z tym, że jest instytucją państwową o szczególnym znaczeniu, zawierając różnego rodzaju kontrakty z kontrahentami zagranicznymi, jak gdyby w pewnym stopniu może wywierać takie, no, może na początek niewiele znaczące naciski polityczne na kontrahentów, bo zazwyczaj przecież wiadomo, że dotychczas w wielu państwach papiery są taką domeną tajną, nie mówi się o wszystkim, o procedurach i tak dalej. Jest też tutaj, proszę Państwa, taki aspekt, że przejęcie jak gdyby tych wytwórni papierów wartościowych jest pierwszym sygnałem, bardzo wyraźnym sygnałem, że następnym takim kęskiem tego, kawałkiem tego tortu cuchnącego będzie Narodowy Bank Polski. Ostatnio, nie wiem czy Państwo zauważyliście, jest taka nadzwyczajna aktywność szefa Fed, Federal Reserve, to jest taki żydowski bank w Stanach Zjednoczonych, który został przyjęty niezgodnie z konstytucją amerykańską kiedyś tam dość dawno temu, gdzie faktycznie bank państwowy amerykański został przejęty w ciągu jednego dnia w trakcie wakacyjnego posiedzenia kongresu, na którym nie było przeszło 40% kongresmenów i wtedy właśnie Żydzi przegłosowali to i ten bank został przyjęty, został nazwany Fed, Federal Reserve. Z tego Fedu, proszę Państwa, rząd Stanów Zjednoczonych pożycza pieniądze na wysoki procent. Popełniono wtedy ogromny błąd, bo temu Fedowi rząd Stanów Zjednoczonych jak gdyby zlecił ustawą możliwość drukowania pieniędzy. No i Żydzi sobie tam drukują według swojego uznania. Więc właśnie tutaj pojawia się też taka możliwość i bardzo takie uzasadnione podejrzenie, że to wszystko zmierza do tego kroku. Bo ten, o którym wspomniałem, szef, dyrektor Fedu, Bernanke, to jest znaczy Żyd, który tam kieruje tym Fedem od paru ładnych lat, wypowiada się bardzo negatywnie na temat istnienia narodowych banków, państwowych narodowych banków, już nie tylko powiedzmy w rejonie Ameryki, tam w tych strefach wpływu, ale nawet w Europie. No, skrytykował Unię Europejską, że pozwala jeszcze na to, że w niektórych państwach, zresztą nie wymienił on ich tych państw z nazwy, no, ze zrozumiałych względów,
ale ta jego wypowiedź wielu komentatorów, zresztą tutaj nawet na scenie polskiej, mówił o tym niedawno, dwa dni temu chyba pan dr Szewczak, jeden z najlepszych polskich ekonomistów, że właśnie to jest taki pewien krok jak gdyby wpływu amerykańskiego na wpływ USA na Unię Europejską, jak gdyby taki dyktat, bo sama Unia Europejska jako twór jest, powiedzmy, też uzależniona od Fedu, bo jak gdyby Fed dyktuje w tej chwili za pośrednictwem innych banków podległych właśnie Fedowi wartości walut. Wszelkiego rodzaju giełdowe jakieś skoki wartości walut obcych państw w stosunku do Stanów Zjednoczonych są sztucznie wywoływane po to tylko, aby właśnie te waluty dyskredytować i w ten sposób taki Bernanke może wyjść przed mikrofon i będzie mówił, że te banki są winne kryzysowi i tak dalej, obecnemu kryzysowi, zresztą wywołanemu przez dwa żydowskie banki w 2002 roku. To był bank Lehman Brothers i Muti Bank z Waszyngtonu. Proszę Państwa, przejęcie już w tej właśnie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych można tutaj dzisiaj powiedzieć, jednoznacznie prowadzi do pozbawienia nas wpływu na jakąkolwiek działalność związaną z pieniądzem, z walutą polską. W momencie, jeżeli nastąpi przejęcie tej wytwórni, następnym etapem będzie Narodowy Bank Polski i likwidacja, trzecim krokiem będzie, równoczesnym zresztą z przejęciem Narodowego Banku Polskiego przez Żydostwo Światowe, będzie likwidacja polskiej waluty. Zresztą Fed ma w zanadrzu przygotowane, jak gdyby przygotowano nową walutę, która ma, że tak powiem, zapanować na kontynencie, jednym i drugim kontynencie amerykańskim, Ameryka Południowa i Północna. Waluta ta już ma nazwę, Amerigo ma się nazywać. No, kiedy to zostanie wprowadzone, na razie nie wiadomo, ale ogromne ilości różnego rodzaju, nazwijmy to, urzędników nad tym pracuje. Tutaj, proszę Państwa, jeszcze jedna jest taka właśnie, taki smaczek tej sprawie dodaje, że w tym przejęciu, chęci przejęcia giełdy, znaczy wytwórni papierów wartościowych, bierze też udział Centralne Biuro Antykorupcyjne i tutaj jak gdyby już dzisiaj są komentarze na ten temat, że jak gdyby tutaj rywalizacja między tymi dwoma organami kontroli państwowej, ABW jako silniejsza, jako mające silniejszą pozycję w rządzie od CBA, bo wiadomo, że CBA było przez Tuska niszczone i zresztą zostało zmarginalizowane po tej wielkiej, niewyjaśnionej, właściwie wyjaśnionej, tylko zamiecionej pod dywan aferze hazardowej, w której byli umoczeni notable Platformy Obywatelskiej. To celowe, proszę Państwa, antagonizowanie tych służb jest robione po to, aby te służby zajęte jak gdyby walką między sobą po prostu odpuściły sobie walkę z patologiami podobnymi do Amber Gold i afery hazardowej. Wiele spraw, proszę Państwa, nawet na dzień dzisiejszy, jak na przykład sprawa związana ze Stocznią Gdańską i Hutą Częstochowa, właśnie w związku z tym, że te służby zajmują się nie tym, co trzeba, mamy takie, a nie inne efekty. Więc tutaj chciałbym Państwu taką podpowiedzieć, jak gdyby, sprawę, jeżeli chodzi o Stocznię Gdańską. Więc w tej chwili jest sytuacja taka, że 75% własności zawiera, proszę Państwa, ta firma ukraińska,
Natomiast 25% Agencja Rozwoju Przemysłu. Także agencja jako państwo, jako reprezentant państwa polskiego stoi już z góry na straconej pozycji, bo skoro większościowy udziałowiec, no, siłą rzeczy, zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem, dyktuje warunki. Ale kwestia, proszę państwa, jest tego rodzaju, że ta sama firma, która przejęła, ukraińska, która przejęła Stocznię Gdańską, również swojego czasu przejęła Hutę Częstochowa. Huta Częstochowa również w tej chwili jest w stanie, praktycznie w stanie likwidacji. Poszczególne wydziały tej huty są w tej chwili wystawione jak gdyby na sprzedaż. Może nie tyle na aukcję, ale na pewno na sprzedaż. Już na ten temat, no, koguty pieją na płocie. I również, proszę państwa, jest podobna sytuacja, jeżeli chodzi o stosunki własnościowe. Podobnie jest właśnie w Hucie Częstochowa, z tym, że tam jest 74% na 26%. Agencja Rozwoju Przemysłu ma nieznaczne tam, powiedzmy, 26%, które nie dają absolutnie nic w kwestii zarządzania. Było tak, że ta Stocznia Gdańska, właściwie ta firma, która kieruje, zwracała się do rządu, żeby dokapitalizować tą spółkę, tą stocznię. No niestety w związku z przepisami unijnymi nie było to możliwe, chociaż była jakaś tam furtka, która by umożliwiła dokapitalizowanie, aby nie doszło do sytuacji, jaka jest obecnie, że właściwie stocznia jest, no, nieoficjalnie w stadium jak gdyby likwidacji, upadłości. Były tam różne takie pokrętne są propozycje. Wyobraźcie sobie, że nawet ta firma zaproponowała, żeby sprzedać najwyższą halę stoczniową, która jest, znaczy, ośrodkiem budowy kadłuba pod dachem. To jest w ogóle, no, dotychczas ewenementem takim było. Zazwyczaj kadłuby produkowało się, składało się, montowało, kompletowało pod gołym niebem. Natomiast właśnie w Stoczni Gdańskiej ta największa hala umożliwiała produkcję wielkich sekcji kadłubowych. I tutaj, proszę państwa, należy o co powiedzieć, że firma ta, ukraińska, która przejęła Hutę Częstochowa wcześniej, a później Stocznię Gdańską, zresztą parę innych mniejszych firm, które kooperowały wcześniej ze stocznią, również zostało połkniętych. I jest tutaj taki przyczynek do tych wszystkich nieszczęść, które nas spotykają. Otóż, proszę państwa, ani Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ani CBA, ani inne organy kontroli państwowej nie wysiliły się nawet na najmniejszą kontrolę wiarygodności tej ukraińskiej firmy. Firma, która przejęła te ogromne przedsiębiorstwa, jak się okazało, w momencie zawierania tej transakcji, no zresztą sprzedane to zostało za niewielkie pieniądze, jak się okazuje. Podejrzewam, że większe pieniądze poszły na łapówki, jak zwykle w Polsce. Ale co? Ta firma, proszę państwa, była po prostu już na indeksie dłużników. Miała ogromne długi, była w stadium niewypłacalności, którą potwierdziło kilka instytucji takich właśnie, które zajmują się śledzeniem wiarygodności firm, zarządów i tak dalej. Długi były ogromne. A poza tym, proszę państwa, wcześniej przez tą firmę przejęte również takie różne drobne firmy, czy to na terenie Ukrainy, czy to na terenie innych tam, powiedzmy, krajów tutaj ościennych, po przejęciu faktycznie padały bardzo szybko. W ciągu, powiedzmy, 2-3 miesięcy od przyjęcia firmy praktycznie nie było. Proszę państwa, taki przecieku właśnie w tym okresie, kiedy to się działo, kiedy był taki troszkę, no, powiedzmy, rewetes tutaj na terenie naszego kraju,
tam z takich środowisk, które faktycznie nie miały specjalnie nic do gadania w tych tematach, ale mówiły o tym, bo nikt ich nie słuchał, że ta firma ukraińska jest pod bardzo szczególną opieką rosyjskich służb specjalnych. Bo, proszę Państwa, ta firma, która była w końcu prywatną firmą, jeszcze kiedy Ukraina nie miała gospodarki wolnorynkowej, nie było, powiedzmy, możliwości tworzenia jakichś takich dużych konsorcjów firm, ta firma już powstała. Już powstała i to, proszę Państwa, tam gdzieś w Donbasie, gdzie faktycznie władze sprawują, że tak powiem, ośrodki rosyjskie. Zresztą jest tam językiem urzędowym, jest język rosyjski. Zresztą prezydent obecnej Ukrainy, Janukowicz, który wywodzi się właśnie z tych stron, do niedawna nawet nie znał języka ukraińskiego. No, taki właśnie prezydent jak u nas podobny, no niestety. I tutaj właśnie ci gdyby eksperci, którzy w trakcie tych przekształceń o tym mówili, no zostali oczywiście zakrzyczani, tam prawdopodobnie jakieś były problemy prawne, ale tutaj ja jeszcze taki jeden przypadek, proszę Państwa. Kiedyś tu za prezydentury Kwaśniewskiego w Polsce powstała taka spółka paliwowa NS Energy. Jest to, proszę Państwa, spółka, którą założyło dwóch ukraińskich muzyków. Jeden był na fortepianie, chyba na pianinie, pianista, drugi skrzypek. I oni, proszę Państwa, założyli tą firmę z niczego. Dostali od Kwaśniewskiego prawo pobytu i bardzo szybko polskie obywatelstwo. No i w związku z tym wzięli się do roboty bardzo szybko. Ta GNS Energy, proszę Państwa, powstała w ciągu chyba 3 miesięcy i dostała od razu lukratywne kontrakty, bo takim pierwszym bardzo dużym kontraktem to było uzyskanie kontraktu na zaopatrywanie, proszę Państwa, kolei polskich, przewozów towarowych, PKP Cargo, no jedna z większych firm w tej części Europy, jak nie największa firma do przewozu ładunków. Ta firma się nie zajmowała przewozami pasażerskimi, tylko były to tam, powiedzmy, ładunki masówka i drobnice i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, następny etap był tego taki, że ta firma lekceważyła sobie w ogóle polskie prawo, a takim jaskrawym przypadkiem było to, że obowiązywało w Polsce takie prawo, że wszystkie firmy paliwowe mają obowiązek tworzyć rezerwy paliwowe o określonej ilości w stosunku do możliwości i sprawdzonych, udokumentowanych obrotów tej firmy. To wynosiło tam 15% przetworzonych paliw, w sensie sprzedaży, dystrybucji i tak dalej. No więc ta firma przez 3 lata nie spełniała tych warunków i dosłownie w ostatnim okresie rządów PiS-u została nałożona na nich kara w wysokości 500 000 000 zł. Dlaczego? Rezerwy strategiczne każde państwo ma i musi mieć, bo na wypadek, ja już nie mówię wojny, ale na wypadek jakiegoś kataklizmu natury, czy jakichś tam, powiedzmy, anomalii pogodowych, musi być zapewniona ciągłość dostawcza paliwa. Nie ma wątpliwości, każdy się z tym zgodzi. Firma ta nie dotrzymała tego, znaczy nie zrealizowała tego zarządzenia i, proszę Państwa, w momencie, kiedy powstaje rząd Tuska, a ministrem gospodarki, znaczy wicepremierem do spraw gospodarki jest niejaki Pawlak, który ma więcej grzechów na sumieniu, bardzo dużo ma na sumieniu,
dobrze by było, żebyśmy mu w końcu zapłacili za to. Proszę Państwa, w sposób medialnie nagłośniony zwalnia tą firmę, anuluje tą karę. Pół miliarda, proszę Państwa, które należałoby się, proszę Państwa, do Skarbu Państwa, ucieka nam. Ci ludzie nadal nie tworzą tych rezerw przez następny rok. Nadal mają sobie gdzieś nasze prawo. No, parasol Kwaśniewskiego nad tymi ludźmi, no wiadomo jak jest. A co się okazuje po pewnym czasie? Po pewnym czasie pojawiają się publikacje w różnych miejscach, również w internecie tego było bardzo dużo i pisał na ten temat nasz dziennik. Pisała kiedyś Gazeta Polska, ale później zaprzestała tego tematu. No nie wiem dlaczego, ale się domyślam, że ci dwaj muzycy to tak naprawdę to są agenci KGB. Nasłani do Polski via Ukraina. W Polsce znaleźli dobre miejsce. Opiekę oczywiście tutaj tych wszystkich ambasadorów i jakieś tam, powiedzmy, służb specjalnych, które tutaj są spenetrowane przez nas, znaczy Polska, przez które jest spenetrowana. Było, proszę Państwa, nawet tak, że pewne działanie tutaj zarządów PiS-u, no dość nieśmiało podejmowane przez PiS, nawet były protesty ambasady, proszę Państwa, rosyjskiej, że niszczy się, powiedzmy, jakichś tam byłych obywateli Związku Radzieckiego i tak dalej. Zresztą tam obowiązuje nadal doktryna Breżniewa z 76 roku, która mówi, że Związek Radziecki, która mówiła, że Związek Radziecki ma prawo i obowiązek interweniować zbrojnie w każdym kraju, w którym się dzieje krzywda ich obywatelom lub ludziom pochodzącym z tego kraju, który mają pochodzenie odpowiednie. To jest bardzo groźna, proszę Państwa, doktryna, która tak naprawdę przez Putina nie została odwołana, wręcz potwierdzona w momencie, kiedy Putin był wybierany na drugą kadencję, a właściwie jeszcze wtedy, kiedy był premierem między kadencjami. O czym to świadczy? Że te przecieki, te opinie niektórych osób związanych właśnie ze środowiskiem paliwowym, którzy mówili na ten temat, że to jest prawdopodobnie taki koń trojański zainstalowany tutaj w Polsce, to się potwierdziło. To się potwierdziło, że tak powiem, no, jak to się mówi, w całej rozciągłości nie ma na ten temat jakichś takich konkretnych dowodów, że można byłoby wskazać dokumentów, ale jak to mówią, niektóre plotki są bardziej prawdziwe jak prawda. Wszelkiego rodzaju ustępstwa, wszelkiego rodzaju bonusy, które ta firma dostała, jednoznacznie świadczą o tym, że to nie jest czysta gra. Że to nie jest czysta gra. I to, proszę Państwa, teraz jest tak. Nadal, co wspomniałem wcześniej, że kłótnie między służbami specjalnymi, które w zasadzie polskimi, które w zasadzie ze sobą tylko konkurują, wzajemnie się zwalczają, prowadzą do tego, że tak naprawdę polskie państwo jest bez ochrony. Polskie państwo absolutnie jest bez ochrony. Zresztą mamy tego dobitny przykład, proszę Państwa, o nieudolności Agencji Ochrony Rządu, gdzie, nie kocham tego człowieka oczywiście, ale prezydent w końcu kraju zostaje akurat jakimś tam jajkiem pomazany czy obrzucony i tak dalej, nie? Widać było, proszę Państwa, niemrawość tych służb pilnujących prezydenta. To mogło dotyczyć każdej osoby związanej z polską władzą i tak dalej, nie tylko Komorowskiego. Ale to nie może być tak, proszę Państwa, obojętnie jaki to prezydent będzie, nie? Czy przez nas kochany, czy nie, ale nie może być tak, że parę dziesięciu agentów, którzy agenda, która rocznie około chyba 2 miliardy złotych pochłania, nie może być tak, że te osiłki spasione, które mają za zadanie w końcu swoim ciałem chronić się pod Otamidą,
zdają sobie z tego sprawę, swoim ciałem chłonić osoby ochraniane, no tam się zachowały w sposób skandaliczny, nieprofesjonalny. Zresztą w Europie na ten temat nie zostało to bez echa. Wyśmiano po prostu, wyśmiano tych ludzi. No ale po nich to spłynęło, jak wiecie Państwo, woda po kocie. Nic się nie stało, Polacy. Wszystko jest nadal czas. Jak długo? Jak długo? Mamy, proszę Państwa, dowód po katastrofie smoleńskiej. Również nieudolność Agencji Ochrony Rządu. Horrendalna nieudolność, czy zła wola nawet, nie? No ale, proszę Państwa, jeżeli kierowcę się robi, proszę Państwa, szefem ochrony rządu, kierowcę, który kiedyś woził poprzedniego szefa, robi się generałem, czy generałem może, a czyni to prezydent, którego w tej chwili jajkami ktoś tam obrzucił, czy jednym jajkiem, nieważne zresztą. Także te antagonizmy, ja tutaj sobie, gdyby mogę domniemywać, że być może w związku z tym, że Polska praktycznie z służbami obcymi stoi, zresztą wystarczy posłuchać dwa ostatnie felietony Michalkiewicza, który właśnie mówił o tych służbach, że to dość tak biegle analizuje, że to właśnie jest, proszę Państwa, specjalnie opracowane, zadane tutaj naszym służbom, żeby się wzajemnie żarły. I to wiecie Państwo, to chyba też o ogromne pieniądze chodzi, to też druga sprawa, ale ci ludzie, którzy tam w tej chwili sprawują tę władzę, oni są, prezentują no, absolutną niekompetencję. Ci ludzie nie powinni, jak to mówią, królików nawet hodować, a co dopiero zajmować się takimi sprawami ochrony państwa. Mamy tutaj przecież różnego rodzaju przykłady wypływania z Polski różnego rodzaju informacji. Mamy państwa, proszę Państwa, dowód na to, że ostatnie wybory były głosy liczone na rosyjskich serwerach, na światłowodzie, które Pawlak sprzedał razem z rurą Rosjanom. Chyba nie wiedział o tym, że tam leci światłowód rządowy. Największa linia przesyłu informacji, jaka w Polsce kiedykolwiek była zbudowana. Ona jest w tej chwili w administracji rosyjskiej. Oni robią, co chcą. I będą robić nadal. Oni nie ustąpią, wiedzą, co chcą. My natomiast, jako państwo, jako naród, chyba na razie nie wiemy, co my chcemy. No, żeby były świeże bułeczki, to każdy chce, ale poza tym to chyba nie. Następną, proszę Państwa, taką sprawą, która jest również takim ogromnym zagrożeniem dla finansów państwa, a głównie dla finansów, które mają służyć Polakom po odpracowaniu odpowiedniej ilości lat. Chodzi o emerytury. Żydowski administrator polskich pieniędzy, niejaki Rostowski, kilka dni temu powiedział, właściwie wczoraj czy przedwczoraj, że te propozycje poprzednie, które były dotyczące otwartych funduszy emerytalnych, one nie są jeszcze do końca sprecyzowane, bo istnieją dwie następne alternatywy. Jedna to jest całkowite przejęcie OFE lub ich wygaszenie. Całkowite przejęcie pieniędzy z OFE ma jak gdyby załatać tą 24-miliardową dziurę budżetową, nowelizację budżetu. Brakuje 24 miliardy, jest to ogromna kwota. Liczą oni na to, że właśnie te OFE, te pieniądze przejmie Skarb Państwa. Nic nie trafi na konta ludzi, którzy tam te pieniądze odkładali przez ileś tam lat, od momentu utworzenia i zmuszenia Polaków do wstępowania do tych funduszy, bo to wszystko było przymusowe. Jak ktoś się nie zgłosił, to mu losowo wybierano fundusz i wychodziło tak, że pracowaliśmy na złodziei. Ogromne pieniądze pochłonięte zostały z tych funduszy przez zarządy tych funduszy, które brały raz, proszę Państwa, miały dotacje na zarządzanie ze strony Skarbu Państwa, które w końcu też to były nasze pieniądze z podatków, a dwa, czerpały pełną garścią na administrację,
właśnie z pieniędzy składanych przez Polaków na późniejsze emerytury. Wszystko to było zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą o otwartych funduszach emerytalnych. I teraz, proszę Państwa, taki żydowski administrator polskich pieniędzy, niejaki Rostowski, wypowiada się oficjalnie, że albo przejęcie, znaczy czwartą, trzecią alternatywą po poprzednich dwóch, bo pierwsza to była taka, że część pieniędzy zostanie wycofane i przełożone do ZUS-u, to znaczy tak, aby zmniejszyć dług publiczny z kolei, bo ZUS generuje dług publiczny nie mając pieniędzy, a drugą alternatywą było to, że zmniejszyć wpłaty państwa ze składek ZUS-u, wpłaty na OFE. To dwie alternatywy. Trzecia to jest ta, o której przed chwilą mówiłem, że przejęcie, całkowite przejęcie otwartych funduszy, być może zmiana ich nazwy, one mogłyby działać ewentualnie pod żydowskim kierownictwem polskich pieniędzy Rostowskiego w jakiejś innej formule, ale głównie chodzi tutaj o ściągnięcie pieniędzy. Głównie o to chodzi. I ta czwarta, która mówi o wygaszeniu właśnie tych funduszy, nie jest to dokładnie sprecyzowane, nawet komentatorzy, którzy to opisywali, nie sprecyzowali dokładnie, na czym to by wygaszenie miało polegać. Więc tak, powiedzmy, najbardziej powszechna była taka opinia, to wygaszenie miałoby polegać na tym, że ZUS płacałby coraz mniej pieniędzy ze składki na otwarte fundusze. Ograniczono by tym funduszom, powiedzmy, dotacje państwowe na kierowanie, również ograniczono by możliwość korzystania na ten cel ze składek Polaków. To tak, taka jak gdyby diagnoza była tego wygaszenia. Ale pies to trącał, proszę Państwa, nieważne jak to się będzie nazywać, ważne, że to jest kolejny wielki skok na kasę. To jest ogromny skok na kasę. Bo to, co się ostatnio dzieje w sferze funduszy publicznych, to, proszę Państwa, taki nic nieznaczący, jak gdyby zapis wypowiedzi Rostowskiego i jego działania. Zresztą to powiedział to, proszę Państwa, niejaki minister rolnictwa z PSL-u, z rządu Donalda Tuska, który powiedział w ten sposób, że minister finansów, wicepremier Rostowski zablokował 500 milionów złotych na aktywację bezrobotnych. To, proszę Państwa, z finansami państwa jest bardzo źle. Skoro z takich celów zabiera się, bo właśnie to było całe 500 milionów, tylko tyle było przeznaczone w budżecie. To znaczy została cała pula zablokowana. Bezrobotnych przybywa. Rynek pracy, jeżeli chodzi o zawody, zmienił się diametralnie. Już kiedyś ludzie, co na przykład, powiedzmy, nazwijmy to spawacze, taki dość uciążliwy zawód, wymagający, no, powiedzmy, odpowiednich umiejętności, w wielkim przemyśle niezbędny musi być, w przemyśle okrętowym szczególnie. I proszę Państwa, ci ludzie utracili z dnia na dzień możliwość zatrudnienia w swoim zawodzie, bo byli kształceni zawodowo 20 lat, 25 lat temu. I w tej chwili technika spawalnicza uległa takim zmianom, że ci ludzie nie potrafią się, powiedzmy, dostosować do tych nowych procedur, nowej technologii itd., itd. Oni są skazani na, że tak powiem, bezzawodowość. Tych ludzi można by było w sposób jakiś taki, no, zorganizowany, mając pieniądze, te 500 milionów, pół miliarda, doprowadzić do jakiegoś, powiedzmy, nowego zawodu, szkoląc w odpowiednich ośrodkach, na przykład w dawnych ośrodkach, w domach, powiedzmy, rzemiosła. No, tego nie będzie. Tego nie będzie. Kiedyś, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, był taki początek, kiedy próbowano
tworzyć takie ośrodki szkolenia dla bezrobotnych, znaczy zmiany zawodu. No było tak, że jeden z członków Platformy Obywatelskiej dostał 5 milionów złotych, przelano na firmę jego żony, prywatną firmę jego żony. Mieli, on był posłem w tym czasie. Mieli oni, proszę Państwa, szkolić właśnie między innymi stoczniowców i co się okazało? W ofercie, po przyjęciu tych pieniędzy, w ofercie tego człowieka dla stoczniowców, czy dla pracowników kopalni, dla górników dołowych, było szkolenie w zakresie manicure, było szkolenie w zakresie fryzjerstwa dla mężczyzn, kobiet, również fryzjerstwa dla psów. Proszę Państwa, jaki człowiek, jaki stoczniowiec po 30 latach pracy, na przykład młotem, czy spawacz, czy w jakimś innym zawodzie malarz, czy tam z tych wielu zawodów, które produkcje okrętowe istniały, jaki taki człowiek może się przeszkolić na manikurzystę, czy może na manikurzystkę? Raczej będzie to płeć by musiał zmienić, co teraz jest bardzo modne. Jaki, proszę Państwa, górnik jest w stanie zostać fryzjerem psów? No ale ten człowiek skasował te pieniądze, afera wybuchła, ukryto to rzeczywiście, prokuratura tym się miała zająć, ale nic z tego nie wyszło, ukryto to wszystko. Ponoć te pieniądze, część została zwrócona, żadnych szkoleń nie było. No wiadomo, to byli kolesie Tuska, są bardzo blisko, bo siedzieli blisko całego krajowego zarządu Platformy Obywatelskiej. I teraz już nawet takich pieniędzy nie będzie na przeszkolenie. No w zasadzie to szkolenie to jest skierowane, powinno być do młodszych osób bezrobotnych, bo ja mówię, ludzie powyżej 50, którzy przepracowali tam odpowiednie tam 20-30 lat w zawodzie, to nie jest nietrafiony w ogóle pomysł, żeby go w innym zawodzie szkolić, chyba w jakiegoś, ja wiem, tragarza na dworcu czy tak dalej, który nie wymaga, powiedzmy, kwalifikacji jakiegoś tam zbyt dużego myślenia, jakiejś sprawności, powiedzmy, intelektualnej. I proszę Państwa, Rostowski, o co tu chodzi? Bo zaczęto już szukać, bo przed momentem, kiedy ogłoszono, że musi być robiona nowelizacja budżetu, tak jak powiedziałem, brakuje w budżecie 25 miliardów złotych, to jest delikatnie powiedziane, bo już dzisiaj są komentarze, że tego braku jest przeszło 38 miliardów, także poczekajmy, aż to się całkowicie wyjaśni, dowiemy się chyba wkrótce, że to być może 50 miliardów jeszcze będzie w takim tempie, że to będzie postępować. Zanim jeszcze zostało powiedziane o tej nowelizacji, to już rozpoczęły się przymiarki, zdawałoby się teoretyczne, do ściągnięcia jakichś tam pieniędzy. I tu mamy pierwszy przykład, że ta sprawa zabrania tego pół miliarda z funduszu dla bezrobotnych, na aktywację bezrobotnych, to był taki pierwszy krok. Pieniądze zostały zabrane, nie ma żadnej dyskusji, Rostowski nie dyskutuje w ogóle, mimo że przecież ten Kamysz, minister rolnictwa, jest przecież koalicjantem bardzo ważnej partii prostytutki politycznej PSL-u. Tam się też nie mogą dogadać, bo PSL troszkę o koniem staje, bo widzi, że zbliżają się wybory być może przedterminowe i troszkę zmienia front. Cały czas buzi, buzi było i brawo, brawo, a teraz jak gdyby troszkę o koniem staje. Pawlaka już nie ma, bo to była najwybitniejsza prostytutka polityczna, no ale jest ten drugi Piechociński niewiele lepszy. Troszkę głowę tam podniósł parę razy, no ale mu tam powiedziano widocznie w korytarzu gdzieś, chłopie, ty się hamuj, bo możesz mieć problemy. No i człowiek zaczyna śpiewać pod dyktando Tuska i całej tej zgrai peopskiej. Następnym, proszę Państwa, krokiem, który ma zapewnić te miliardy do nowelizacji budżetu, to już jest wspominane, że dość wyraźnie nawet powiedziane było, że największe cięcia będą w sferze budżetowej. No i to, co powiedziano na progu tego roku, jeżeli dotyczy to rewaloryzacji emerytur, że rok 2014
będzie cieniutki pod tym względem. Z tej rewaloryzacji emerytur, rent i emerytur, ma być zabrane prawdopodobnie około 800 milionów. Nie wiem procentowo, ile to jest w stosunku do całego funduszu emerytalnego, no ale 800 milionów to jest blisko miliard. Jeżeli po kolei z różnych źródeł te będą brać te miliardy, to może zbiorą te 24, ale z jakim skutkiem społecznym? Bo w tej chwili na przykład ta rewaloryzacja, właśnie to nie była w ogóle rewaloryzacja, to trudno nazwać tak, ostatnia emerytur, to ona, proszę Państwa, w momencie ustalenia, że taka będzie rewaloryzacja, to zostało wszystko zjedzone przez natychmiastowe podniesienie podatku. Bo w niektórych sytuacjach ludzie dostawali, proszę Państwa, podwyżkę emerytury w wysokości 20 tam, czy 18 zł, no automatycznie przy podwyżce za to się podatek zapłaciło, a w związku z tym, że podrożały, powiedzmy, że nastąpiła podwyżka cen, zresztą niekontrolowana przez nikogo, różnego rodzaju dóbr konsumpcyjnych, czy żywności nawet, to ci, którzy dostali tę podwyżkę, to z naddatkiem oddali to rządowi, nieraz w wysokości nawet 200-300% tej podwyżki 28 zł. Był taki okres, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to był przełom stycznia i lutego, kiedy na rynku było widać taką zwyżkę cen żywności, na przykład warzywa podrożały różnego rodzaju i tak dalej. Nawet hipermarkety, które się chwaliły dotychczas, że są najniżej cenowo stoją, więc tam też wielkie podwyżki były, w tej chwili to się zrównało. A niejednokrotnie w hipermarkecie cena jest wyższa jak na zwykłym rynku gdzieś tam na straganie. I o to chodzi. I o to chodzi. Więc wiemy, jak to jest z bezrobotnymi, że już nie będą mieli wsparcia. A co niektórzy jeszcze, powiedzmy, na prowincji Polski, w małych miasteczkach, na wioskach, to jeszcze ludzie marzą o kuroniówce. Mówią, ach, ta kuroniówka była dobra, niech wróci. No to dostaną teraz kuroniówkę, proszę Państwa, taką, że prawdopodobnie wzrośnie śmiertelność. Więc tu jest, proszę Państwa, takie te sprawy, które powinny niektórym osobom, niektórym Polakom, którzy starają się nie wiedzieć, co się dzieje, gdyby sobie ten temat w jakiś sposób rzetelny chciały poszukać. Jest tego troszkę publikacji w Gazecie Warszawskiej, będzie, proszę Państwa, w naszym dzienniku. No, mówił teraz niedawno, parę dni temu w radio mówił taki pan, który był, proszę Państwa, senatorem, a wcześniej jest z zawodu energetykiem, Krzysztof Majkowski, i on wczoraj miał taką 4-godzinną audycję, gdzie opowiadał, jak to, proszę Państwa, wygląda polska energetyka. Według tych jego faktów, które on podał, jesteśmy w stanie, proszę, energetyka polska jest w stanie krytycznym. Bo, proszę Państwa, taki przykład, aby energetyka, proszę Państwa, istniała i spełniała swoje zadanie, to trzeba planować rozwój tej energetyki na 10 do 20 lat. W Polsce się planuje na 2 lata. Tak sobie wyobraźcie Państwo, jakie to efekty są tego. Na przykład, proszę Państwa, Niemcy w ostatnich 10 latach zbudowali 12 obiektów po 1000 MW na węgiel. 12 obiektów na węgiel. Każdy ma po 1000 MW, to jest takiej, no, po prostu powyżej średniej wielkości mocy. Zainstalowanej w tą elektrownię powoduje, że jak gdyby odwleka się czas, proszę Państwa, katastrofy energetycznej u nas. Bo w ostatnich 5 latach w Polsce praktycznie zbudowano 2 obiekty, ale nie po 1000 MW, tylko 600 i 700 MW. Również na węgiel.
tutaj w naszym, jeżeli chodzi o nasz kraj, o sytuację w naszym kraju, to jest to właśnie ta obuda Hertuska i jego zgrai na ten temat, że uważają, że wszystko zastąpi elektrownia jądrowa, to jest nieprawdą absolutną, bo poza Polską wszystkie państwa i Francja, która ma największą ilość elektrowni atomowych, największą energię z tego czerpie, jeżeli chodzi o Europę, również buduje obiekty 1000 megawatowe na węgiel lub na gaz. Polska nic. Polska jest tak wysoko postawiona energetycznie, że nie musimy prawdopodobnie tak, kiedy zauważył to Tusk, kiedy siedział na kominie elektrowni gdańskiej i marzył, patrzył na chmury i marzył po prostu o jakichś tam głupotach. Bo kiedyś pracował w firmie, która czyściła kominy. Jedyna jego kierownicza praca była, bo tam właśnie wykonywał zadania kierownicze szczotką stalową i pędzlem. Polskiej energetyce, proszę Państwa, jest taka sytuacja, że w związku z tym, że bez żadnych zastrzeżeń polski rząd, znaczy obecny rząd, to nie jest polski, pomyliłem się, przepraszam, obecny rząd przejął bez zastrzeżeń wszystkie zapisy i nakazy tego paktu klimatycznego podpisanego, znaczy pod egidą ONZ-u. Co ciekawe, Stany Zjednoczone nie podpisały tego pakietu i go nie przestrzegają. Natomiast my, żeśmy jak gdyby zostali utopieni przez tych naszych negocjatorów, trudno w ogóle, nie wiem, czy ich można nazwać negocjatorami, bo oni pojechali tylko po to, żeby podpisać. Było tak, że cały ten pakiet klimatyczny, wielka lipa, proszę Państwa, bo widać to choćby na tym przykładzie, że całym pakietem klimatycznym zajmuje się Bank Światowy, proszę Państwa, i Alan Gore, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który stał się jednym z najbogatszych ludzi Ameryki, kiedy wszedł w tę strukturę właśnie tego ocieplenia klimatycznego, walki z tym, z klimatem i z ociepleniem CO2. I proszę Państwa, widać to wyraźnie, że to stworzone zostało, ta panika na temat tego ocieplenia, tylko po to, żeby wyciągnąć od państw, od narodów pieniądze. I to się stało. W tej chwili miliardy dolarów spływają do Banku Światowego, ale proszę Państwa, jakiś to Bank Światowy, to nie jest ani instytucja techniczna. Siedzą tam faceci czy kobiety w zarękawnikach i liczą pieniądze, piszą jakieś tam, proszę Państwa, papierki. Nie? Co oni mogą wiedzieć na temat technicznych spraw? Ale oni tym rządzą, bo to jest dla kasy, proszę Państwa. A Bank Światowy to przecież jest w rękach żydowskich. To jest Rothschild i Rockefeller. I wiemy wszystko. Nie trzeba nic więcej dodawać. Tutaj jeszcze dochodzi, proszę Państwa, taka sytuacja, że na przykład wszystkie koncerny, które w Polsce istnieją, znaczy te dystrybutorzy, właściwie to nie są koncerny, bo są dystrybutorzy, jak proszę Państwa Enea, Energa, Tauron i tam jeszcze jakieś są, które proszę Państwa wypracowują jednak ogromne pieniądze. Na przykład spółka Tauron z ubiegły rok miała przeszło 450 milionów złotych czystego zysku, więc w tej spółce Tauron nie zostało ani grosza. Minister finansów wszystko zabrał. Podobna sytuacja była w spółce Energa. Również wypracowanie prawie 600 milionów. Wszystko, proszę Państwa, zabrał minister finansów do Skarbu Państwa, rzekomo. Gdzie to poszło, nikt nie wie. Bo, proszę Państwa, na czym polega sprawa? Że po to elektrownia wypracowuje dochód, zysk, po to, żeby się rozwijać. Po to, żeby się rozwijać. Budowa nowego bloku energetycznego, obojętnie w jakim systemie, to są ogromne pieniądze. I taka grupa energetyczna, która chce to budować, to musi odkładać pieniądze przez kilka lat, aby to zgromadzić, bo nie może być tak, że się postawi kocioł, a nie będzie obudowy. Nie może być tak, że postawi się turbinę, a nie będzie zadaszenia. Przecież to wszystko po pewnym czasie szlak trafi i nic z tego nie zostanie. Jest to, musi być to ciągła procedura budowy nowego obiektu.
od fundamentu do końca w jak najszybszym terminie. No później może być przedłużony okres rozruchu, ale musi być zamknięty obiekt technicznie we wszystko. Proszę Państwa, tutaj jeszcze jest taki jeden głos właśnie tego Krzysztofa Majkowskiego, który mówił, że on jest bardzo wybitnym znawcą, jest jeden z lepszych znawców energetyki polskiej, jest zawodem inżynierem energetyki. Więc on tutaj jeszcze podnosi jedną sprawę, proszę Państwa, że ogromne pieniądze też wyciekają na wynagrodzenie menedżerów, dyrektorów, prezesów, rad nadzorczych właśnie w tych spółkach energetycznych. Że między innymi we wczorajszej audycji podniósł, że w większości przypadków prezesi tych spółek energetycznych no, pobierają ogromne uposażenie. Liczy ono się w granicach 1,5 miliona złotych rocznie. No to się w głowie nie mieści, proszę Państwa, że taki człowiek może tyle brać, ale tylko on jeden, bo są wiceprezesi, są dyrektorzy różnego rodzaju i inni menedżerzy, którzy również biorą być może mniejsze tam stawki są, no ale jeżeli suma summarum z takiej elektrowni na same płace zarządu i rady nadzorczej wychodzi powiedzmy miesięcznie 40 milionów, no to kochani, to są ogromne pieniądze sumowane w ciągu roku, dają to, że w ciągu 3 lat można by było pobudować jakąś część nowego obiektu. No ale to się nie staje, bo pieniądze są zabierane automatycznie z spółki, jak gdyby w formie dywidendy, która idzie gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, opłacenie kogoś i tak dalej. Proszę Państwa, w Polsce, proszę Państwa, nie spełnia się absolutnie ustalonego, jak gdyby, postanowienia zwiększenia tworzenia źródeł energii. Energia odnawialna, w tej chwili głupota największa, jaka wyszła, to znaczy próba opodatkowania okien solarowych, które prywatne osoby mają na własnych domach zamontowane, aby ulżyć swoim cierpieniom finansowym za opłatę energii, więc się montuje okna solarowe, czy płaty solarowe, czy różnego rodzaju tam w różnych konfiguracjach, aby mieć darmową energię. Więc doszli do wniosku rządzący, żydowski właściciel polskich pieniędzy, Rostowski, że trzeba będzie to opodatkować i każdy, który sobie zamontuje, proszę Państwa, takie okienko, taki plaster, czy powiedzmy inny jakiś tam inne urządzenie tego typu, no będzie musiał się pofatygować do Urzędu Skarbowego, złożyć deklarację, no i płacić od tego podatek. No, elektrownie wiatrowe również w Polsce nie mają racji bytu, bo znaczy rząd specjalnie tym się nie zajmuje, scedowo to na obywatelinie się kłócą z inwestorami i w wielu miastach w Polsce w tej chwili trwają ogromne konflikty między tymi właśnie inwestorami, którzy chcą te wiatraki montować, bo zresztą całkiem słusznie, bo jest to, że tak powiem, budowane zbyt blisko siedzib ludzkich, zbyt blisko dróg i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, co tu najlepszy numer, jaki w tym jest, nie? Że kiedyś była taka propozycja właśnie budowy tych elektrowni wiatrowych na wodach morskich. No i ustalono w Polsce, że elektrownie wiatrowe mogą być budowane, wyliczono tam, że ileś tam kilometrów od wybrzeża i okazało się, w milach morskich to podano, okazało się, ktoś tam przeliczył i okazuje się, proszę Państwa, że w Polsce, na polskim morzu, na polskich wodach terytorialnych nie można budować elektrowni bliżej jak 20 kilometrów od brzegu. No absurd, proszę Państwa, bo wtedy koszt jednego megawattogodziny to wyniesie, proszę Państwa, około 1700 zł. Gdzie w Niemczech, proszę Państwa, ustalono minimalną odległość od brzegu, to jest 200 metrów. I tam koszt wychodzi, proszę Państwa, przeliczony na złotówki, około 600 zł.
To znaczy Niemcy są mądrzejsi jak zwykle, mądrzejsi od nas. Ale tu rozpatrzyć należy, co rząd w tej materii. Dlaczego takie postanowienia? Bo proszę Państwa, rząd sobie zdaje z tego sprawę, że po pierwsze, w przedziale następnych do roku 2015 energia w Polsce podrożeje, proszę Państwa, o 100%. Bo w ciągu ostatnich 5 lat systematycznie rosło to, cena energii rosła w granicach 7-8%. Tak ogólnie za 5 ostatnich lat energia wzrosła 45%. To znaczy, jeżeli teraz policzymy, że za 5 lat energia ma wzrosnąć o 100%, to biorąc pod uwagę, że poprzednie lata ten wzrost był 45% w stosunku do okresu 6-letniego, no to ta podwyżka nie będzie 100%, bo będzie 145%. Bo ta podwyżka, która nas dotyka w tej chwili, z tej kwoty będą te procenty następne 100 wyliczone. Także to sobie wyobraźcie Państwo, ile będziemy płacić. Rząd sobie wyraźnie zdaje z tego sprawę. Jeżeli będą w Polsce braki energetyczne, to jest, już jest po nas. Bo bardzo dużym, tak powiem, konsumentem energii elektrycznej oczywiście jest przemysł. Jeżeli będzie taka sytuacja, że my nie mając elektrowni, bo się nie buduje nic w Polsce, nie buduje się nic, bo tak jak powiedziałem, każdego roku, od wielu lat, to nie to dopiero od dzisiaj, ale od przynajmniej od 10 lat, od 15 lat, powinno się w Polsce budować każdego roku jeden blok energetyczny o 1000 MW, o mocy 1000 MW. Wtedy jest możliwość jakiegoś perspektywicznego spojrzenia na całą sytuację i korygowania czegokolwiek. Również do tych 1000 MW należy doliczyć potrzebę instalacji w energii odnawialnej. I tutaj z energii odnawialnej powinniśmy każdego roku otrzymywać około 300 MW. Co roku około 300 MW to by zapewniło, że tak powiem, rozwój przemysłu powiedzmy produkcyjnego, wydobywczego, spożywczego i tak dalej, i tak dalej. Również oczywiście konsumentów prywatnych. Bo tutaj idzie gra, proszę Państwa, ogromne pieniądze, o wpływy polityczne nawet, bardzo chyba może więcej jak pieniądze, bo my już prawdopodobnie po 2015 roku, ten właśnie pan Krzysztof Majkowski, on to analizował w radio, że wzrost spożycia tylko prywatnych, powiedzmy, odbiorców energii w ciągu każdego roku będzie się zwiększał około 20%. No to z tej racji, proszę Państwa, to przez te 5 lat to będzie 1000 MW za mało. Skąd to wziąć? I coś chodzi o to, że proszę Państwa, będziemy sprowadzać energię z zewnątrz, od sąsiadów, czy ze wschodu, czy z zachodu, czy z północy. Ta energia będzie bardzo droga. Bo przecież tak zawsze jest, że jakakolwiek energia eksportowana daje powód i możliwość obniżenia tej energii w kraju, z którego ona jest eksportowana. Czyli jeżeli od Niemców będziemy brać, proszę Państwa, energię elektryczną, już są takie propozycje, to przecież Niemcy, jeżeli od nas zapłacimy im, powiedzmy, za 1 kW 90 groszy, to oni siłą rzeczy będą mogli obniżyć u siebie energię, powiedzmy, o 40 groszy, bo Polacy za to zapłacą. Za tą energię, którą oni nam dadzą i za to, żeby Niemcy taniejsze płacili. To jest normalna sprawa. W każdym handlu tak się dzieje. Oto się sprzedaje do Polski kukurydzę na paszę, żeby w Stanach Zjednoczonych, która produkuje kukurydzę GMO, ta kukurydza była dla Amerykanów tańsza. W Polsce również to samo tak powinno być, ale nie jest. Bo rząd nie dąży do polepszenia sytuacji w kraju, tylko do zapewnienia, powiedzmy, jakichś tam lukratywnych dochodów dla różnego rodzaju koncernów zewnętrznych, antypolskich itd., itd. Tutaj na przykładzie właśnie tej polskiej energetyki widać bardzo wyraźnie te antypolskie działanie tego rządu. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Proszę Państwa, bo
Zobaczcie na sytuację wód geotermalnych. Polska jest największym posiadaczem ogromnych zasobów wód geotermalnych. Jest to źródło odnawialne oczywiście. I co się staje? Proszę Państwa, w dwóch miastach w Polsce, praktycznie właśnie w trzech nawet, przepraszam bardzo, bo gdzieś na Podhalu też coś zrobiono, ale jest w Pyrzycach pod Szczecinem, miasto ogrzewane jest właśnie z wód geotermalnych, to powstało wiele lat temu, właśnie z inicjatywy społecznej, tam się społeczeństwo, że tak powiem, zorganizowało i zrzuciło i od wielu lat to działa. Drugim takim miejscem jest właśnie Toruń, gdzie ksiądz, redemptorysta, proszę Państwa, powołany do czego innego, mimo przeszkód, cholernych przeszkód ze strony władzy, nawet wstawiania zarzutów kryminalnych w tym temacie, doprowadził do tego, że uzyskano, proszę Państwa, efekt w zasadzie bez pomocy rządu, a raczej z przeszkodami, w postaci, proszę Państwa, pobierania wód geotermalnych do ogrzewania Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, również zorganizowany przez tego księdza zakonnika. To proszę Państwa, ksiądz to potrafił zrobić, a państwo nie chce. Już jest wystawione, proszę Państwa, jak gdyby te zasoby geotermalne już są wystawione, gdyby do sprzedaży. Chcą się pozbyć, po prostu sprzedać. Niemcy są kontrahentami, bardzo chętnie to wezmą i Szwedzi z Duńczykami razem. Oni wiedzą, co z tym zrobić. Pobudują nam tu te ujęcia, będziemy płacić za te ogrzewanie geotermalne ogromne pieniądze, mimo że to jest energia za darmo. Praktycznie za darmo energię, bo później w momencie uruchomienia tego poboru tych źródeł, to one się samofinansują. Samofinansują. Ale to Polsce nie jest potrzebne. Po co? Proszę Państwa, powiedział ten pan Krzysztof właśnie, że energetyka jest miarą, własna energetyka jest miarą suwerenności i niepodległości kraju. Zrozumiało to wiele państw i prowadzą swoją politykę energetyczną tak, jak należy. Mimo że jest efekt cieplarniany, proszę Państwa, Polska najbardziej dostała po nogach w tej sprawie. Francja buduje elektrownie węglowe. Niemcy, proszę Państwa, wybudowali w ciągu ostatnich 10 lat 12 obiektów opalanych węglem. 12 obiektów. I Merkel się nie przejmuje, co jej tam nakazuje Unia Europejska, czy ten ONZ-owski, ta grupa od spraw efektu cieplarnianego. Dba o swój kraj, dba o Niemcy, oczywiście nie będzie dbał o Polskę. I tu jest, proszę Państwa, przyczynek do tego, żeby jak najszybciej pogonić tę ekipę, która nam robi wszystko, proszę Państwa, na tak zwaną złość. Czują oni się dość pewnie w tej chwili, bo tak prawica, proszę Państwa, nadal nie może się porozumieć. Różne grupki, różni wodzowie grają tylko na swój sposób, a my dalej czekamy właściwie nie wiadomo na co. Tyle byłoby, proszę Państwa, na dziś. Dziękuję bardzo i do usłyszenia przyszły piątek.